poniedziałek, 10 marca, Lucyna Gadaj. Dobry wieczór. Zaczynamy wiadomości raciborskie dzisiaj w programie. Pantofelek 2007 dla siostry Antoni. Mistrzostwa Polski kadetów z sukcesem Brzeźnicy. Pogoda na marzec czy zima jeszcze do nas wróci. Trzecia edycja konkursu Pantofelek rozstrzygnięta. Kapituła spośród 18 zgłoszeń wybrała 5 laureatów, ale tylko jeden z nich otrzymał statuetkę Pantofelka, a właściwie otrzymała, bo nagroda trafiła w ręce siostry Antoni. 3 mężczyzn, 2 kobiety. Wybór był trudny, ale ostateczna decyzja musiała zapaść. Złoty Pantofelek za prowadzenie programu profilaktycznego Ave Maria Stella, za kuchnię dla rodzin żyjących z zasiłków oraz za wakacyjną szkółkę dla dzieci otrzymała siostra Antonia ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Ja jestem po prostu w tej chwili, raz, że jestem szczęśliwa, cieszę się bardzo. Niemniej, no, nie oczekiwałam, że akurat nie ja dostanę tą nagrodę. Startowało nas 5 osób. Wszystkie osoby są przecież bardzo szlachetne i uważam, że inni powinni byli dostać. Skoro jednak uważała ta cała komisja, przepraszam, nie wiem jak się nazywała, ta moja konsulta chyba, uważała, że ja powinnam dostać, więc im bardzo dziękuję, że nasz program, który realizuję, za który jestem odpowiedzialna, został zauważony, że nasz program został doceniony, bo realizujemy go w bardzo skromnych warunkach. Niemniej ja uważam, że jest bardzo potrzebny. Prowadzę go już 3 rok, program ten, który prowadzę, choć 7 lat już pracuję. 7 lat pracuję i po 3 latach mojej pracy uważałam, że muszę coś zrobić więcej. Niemniej sama nie byłam w stanie, dlatego zwróciłam się do Urzędu Miasta z prośbą o pomoc. Otrzymałam tą pomoc i dlatego dziś jestem i im wdzięczna. I jestem wdzięczna tym osobom, które mnie dostrzegły, że właśnie w ten sposób zostałam wyróżniona. Dziękuję bardzo. Pozostali laureaci tego konkursu to Aleksandra Orłowska, prekursorka choreoterapii na terenie Raciborza, współtwórczyni Bajtelgali, Biesiad Śląskich Szkół Specjalnych, aktywna studentka i prowadząca zajęcia taneczne w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Józef Krasek, wyróżniony za, i tu cytat Sienkiewicza, sławienie wszystkiego co polskie, miłość do swojego narodu, czczenie jego przeszłości i wiarę w jego przyszłość, słowem za niecodzienne lekcje historii, wychowanie młodych ludzi przy jednoczesnym wskazywaniu na szanse rozwoju, jakie daje współczesna Europa. Piotr Klima, farmaceuta, działacz społeczny, radny miasta, najpierw organizujący zajęcia z edukacji prozdrowotnej, w końcu założyciel Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ostatni z wyróżnionych, Stanisław Gamrot, lekarz przez kapitułę, jednak doceniony jako społecznik. Od wielu lat społecznie pełniący funkcję lekarza w raciborskim klubie sportowym Unia, także od lat występujący w charytatywnej Gwiazdce Serc, ponadto członek lokalnego chóru. Organizatorki konkursu, czyli członkinie Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego, podkreślały, że wybór kandydatów do nagrody jest trudny. Lokalnych autorytetów nie brakuje i choć nagrodą jest pantofelek, to szansa, aby go otrzymać mają nie tylko panie. Pantofelek, wiadomo, kojarzy się z kopciuszkiem, prawda? A jak kopciuszek zamienił się w księżniczkę, to był obecny książę. Stąd ta nasza walka o równe prawa kobiet i mężczyzn to wcale nie żarty, to prawdziwa po prostu współpraca. Stąd też nasz konkurs polega na tym, iż kapitułę stanowią wyjątkowo tylko panie, natomiast nominowanymi mogą być panie, jak również panowie. Cieszę się ogromnie, że tak piękne postacie w 3. edycji mogliście państwo zobaczyć. No a główna nagroda przypadła wspaniałej siostrze Antoni ze Zgromadzenia Misyjnego, z naszej Anuncjaty. Cieszę się razem z wszystkimi. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu Pantofelek 2007 odbyła się w piątek w Młodzieżowym Domu Kultury. Prowadziła go jego dyrektor, jednocześnie wiceprzewodnicząca kapituły Elżbieta Biskup. Prezentacje poszczególnych nominowanych przerywane były poezją. Wiersze recytowali członkowie klubu poetów działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury. Sukces organizacyjny i sportowy. Tak o Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym mówi Hubert Skornia, prezes RKS Dom Brzeźnica, klubu, któremu w tym roku Polski Związek Zapaśniczy powierzył organizację tych mistrzostw.
84 zawodników, nie tylko z Polski, ale także z Czech i Słowacji, w ten weekend przybyło do nowej hali sportowo-widowiskowej w Rudniku na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym. Organizator LKS Dąbrzyźnica zgarnął prawie wszystko. Pierwsze miejsce drużynowo, indywidualnie 5 z 6 wystawionych do mistrzostw zapaśników powróciło z nich z medalami. Trener Brzeźnicy Krzysztof Ołęczyn powody do świętowania miał już po walkach finałowych pierwszych dwóch zawodników, Pawła Drzeżdżonia i Ryszarda Nowaka. Paweł od początku roku odeszedł, 90. rocznik, no nie ma sobie równych w kategorii. Tak, Rysiu ma tam jeszcze jednego zawodnika z Namysłowa, który dzisiaj nie startuje. Ostatnio z nim przegrał minimalnie, no, szykowaliśmy się na to, żeby wygrał z nim, no, ale niestety nie startuje tutaj. Nie mógł się sprawdzić, po prostu Rysiu całkiem do końca. Sami zapaśnicy obok zadowolenia z wygranej nie kryli też lekkiego rozczarowania poziomem rywali. Był poziom, nie był, to nie należy do najmocniejszych poziomu, ale trzeba było się pomęczyć. Spodziewałem się tego, że mogę wygrać, ale nie aż tak łatwo. Teraz ten pragnę wygrać olimpiadę, być pierwszy, jechać na Mistrzostwa Europy. No i tylko tyle, to jest moje marzenie. Po kilkudziesięciu minutach, zgodnie z przewidywaniami trenera i nadziejami całego klubu, po złoto sięgnął także Jacek Bileński, ogłoszony jednocześnie najlepszym zawodnikiem mistrzostw. Z zawodników Dębu Brzeźnica po medale, ale brązowe sięgnęli jeszcze Marcin Tumula i Sebastian Jezierzański, z którymi jego trenerzy wiązali jednak nadzieję na złoto. Ten chłopak startuje zawsze na 63, niedawno startował na 59. Za duży przeskok był do przodu. I liczyliśmy też na złoty medal, bo to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik, który z zeszłego roku, ubiegłym roku zdobył właśnie pierwsze miejsce w kategorii niższej, ale właśnie na tych samych zawodach. Klub LKS Dąb Brzeźnica, dokonując samooceny, mistrzostwa uznał za udane nie tylko pod względem sportowym, ale i organizacyjnym. Cieszy nas to, że nie byliśmy sami w organizacji tych mistrzostw. Był z nami, byli z nami i starostowie, byli z nami posłowie, był z nami starosta. Urząd Gminy Rudnik na czele z wójtem Aryzym Pieruszką bardzo mocno przyczynili się do tego, że osiągnęliśmy taki poziom organizacyjny, który właściwie zadawala wszystkich. Wielką niespodzianką dla przybyłych ekip, dla trenerów i poszczególnych ekip, dla kierowników było to, że była ta piękna hala, bardzo funkcyjna. Niedawno właśnie oddana, no byli z organizacji i z tej sali wszyscy zadowoleni. Pozytywnie mistrzostwa oceniły też władze Związku Zapaśniczego, które zapowiedziały przyznanie klubowi z Brzeźnicy organizację kolejnych poważnych zawodów. W marcu, jak w garncu zwykło się mówić, raz ciepło, raz zimno. Jak sprawdziliśmy w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach, tak też będzie u nas w tym miesiącu. Przed nami jeszcze 3 tygodnie marca, które powitają nas huśtawką temperaturową. Będą dni chłodne i ciepłe, na szczęście ze zdecydowaną przewagą tych drugich. Przeważnie temperatura powietrza w ciągu dnia powinna osiągać od 10 do 15 stopni Celsjusza. Niekiedy może ona dochodzić do 20 stopni Celsjusza. Nadal często będą występowały opady deszczu, a nocami niewykluczony opad śniegu, który w ciągu dnia się roztopi. W marcu średnia miesięczna temperatura powietrza i miesięczna suma opadu powinna przekroczyć normę z wielolecia 1971-2000. Trzeba się także przygotować na anomalie pogodowe. Powrotu Emmy wprawdzie nie będzie, ale tego, że mocniej powieje, możemy być prawie pewni. Teraz też spodziewamy się środa, czwartek też umiarkowanego i dość silnego chwilami porywistego wiatru z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego. W piątek ten wiatr już powinien osłabnąć. Choć zieleń za oknem powoli nam kwitnie, radzimy za głęboko do szafy jeszcze szalików i ciepłych kurtek nie chować. Pogoda może nas jeszcze nieraz zaskoczyć. Na dzisiaj to wszystko, a na jutrzejsze wydanie Wiadomości Raciborskich zapraszam w imieniu Katarzyny Kajstury. Do zobaczenia.